Szczęść Boże z gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kłaniam się, pozdrawiam. Ja nazywam się Grzegorz Braun i mam zaszczyt przewodzić Parlamentarnemu Zespołowi do spraw wolności badań, publikacji i debaty publicznej, którego kolejne posiedzenie niniejszym otwieram. Nasze dzisiejsze posiedzenie dotyczyć będzie spraw bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Polski Anno Domini 2023, mity i rzeczywistość. Albo jak w większym skrócie wyraża to pan doktor Sławomir Ozdyk, który zasiada tutaj po mojej skrajnej prawicy. Pan doktor Ozdyk mówi krótko: z bezpieczeństwem nie ma żartów. Pan doktor Ozdyk bierze udział w naszym dzisiejszym posiedzeniu właśnie jako specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i nazwijmy to osobistego, rodzinnego, domowego bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo, o którym tu dziś mówić będziemy, to bezpieczeństwo w szerokiej skali zagadnień, od bezpieczeństwa narodowego, o którym mówić będzie pan profesor Andrzej Zapałowski, przez bezpieczeństwo gospodarcze, finansowe, energetyczne, monetarne bezpieczeństwo, o którym mówić będzie pan Ireneusz Jabłoński, przez bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo Polski, polskiej niepodległości, suwerenności w relacjach z podmiotami międzynarodowymi, o czym mówić będzie pan profesor Mirosław Piotrowski, który dzisiaj całkowitym przypadkiem tutaj zajmuje lewą flankę naszej formacji, a tuż obok pani Karolina Pikuła, mój asystent, przekaże pani Karolinie prowadzenie tego posiedzenia, ale zaznaczam od razu, że jesteśmy tutaj dzisiaj w mocnym składzie kandydatów Konfederacji Korony Polskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych, także europarlamentarnych. Z Bożą i ludzką pomocą zobaczymy, jak uda nam się przejść te kryteria, te przeszkody i wykorzystać okazje, które nadarzają się, otwierają się perspektywy nowe w polskim życiu politycznym. I my właśnie, kandydaci Konfederacji Korony Polskiej na listach Konfederacji Wolność i Niepodległość, pani Karolina Pikuła w Rzeszowie, moim, nazwijmy to, macierzystym okręgu, znajdzie się, wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, na ostatnim 30. miejscu. No i jeszcze dopowiem to, czego pani Karolinie pewnie nie wypada opowiadać za szeroko, że i ona swoje wie na temat bezpieczeństwa, nie tylko z perspektywy matki, żony, właśnie to bezpieczeństwo w zakresie miru domowego i bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa tożsamościowego, bezpieczeństwa przyszłości narodu, czyli naszych dzieci. Ale pani Karolina do polityki wchodzi drzwiami samolotu, szanowni państwo, jako osoba mająca praktykę i fachowość, także jako, uwaga, personel pokładowy. Otóż przypominam, że dla personelu pokładowego bezpieczeństwo jest zawsze bezwzględnym priorytetem. I mam nadzieję, że pani Karolina Pikuła przeniesie te priorytety i te odruchy bezwarunkowe do życia politycznego. Niniejszym zatem otworzyłem posiedzenie zespołu, bo tego wymagają formalności, i przekazuję prowadzenie. Pani Karolina Pikuła, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni państwo, raz jeszcze bardzo serdecznie witamy na naszym posiedzeniu zespołu parlamentarnego. Będziemy tutaj starali się jak najbardziej sprawnie i merytorycznie i konkretnie odnieść się do wszystkich przedstawionych przez posła Grzegorza Brauna zagadnień. Szanowni państwo, dziękujemy i raz jeszcze serdecznie witamy wszystkich obecnych z nami, w szczególności tych przed tak zwanym szklanym ekranem. Dziękujemy za obecność na kanałach Konfederacji Korony Polskiej oraz Grzegorz Braun. Prosimy o komentowanie i udostępnianie, abyśmy
z tym przekazem, gdzie bezpieczeństwo przede wszystkim i z bezpieczeństwem nie ma żartów, szanowni państwo, choć widzimy, że paranoja obrazu państwa polskiego w kontekście bezpieczeństwa narodowego, szeroko pojętego, które tutaj dzisiaj w tych 5 filarach będziemy omawiać, niestety jest rozłożona na łopatki. Ja z tego miejsca zapraszam państwa raz jeszcze do śledzenia naszego zespołu w całości, a będę pilnować dyscypliny czasowej oraz przedstawiać każdego z poszczególnych gości i apelować do państwa o zainteresowanie się tym tematem, ponieważ bez bezpieczeństwa nic innego w naszym państwie nie może się wydarzyć prawidłowo. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu naszego specjalistę, kandydata numer 1 w okręgu 22, profesora, wykładowca akademickiego, specjalizującego się właśnie w sprawach bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa militarnego, pan profesor Andrzej Zapałowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni państwo, kwestia polityki obronnej, bezpieczeństwa narodowego należy do fundamentalnych, egzystencjonalnych potrzeb każdego człowieka, zwłaszcza w takiej sytuacji międzynarodowej, w której obecnie znajdujemy się, gdzie poziom bezpieczeństwa może drastycznie spadać i w tym czasie właśnie zwracanie uwagi na kwestie bezpieczeństwa zarówno w zakresie ułomności, jak i też wyzwań jest niezwykle ważne. Ja tylko państwu zwrócę uwagę na taką podstawową rzecz. Mianowicie można powiedzieć, że prawie 16 lat ostatnich rządów mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie kwestie bezpieczeństwa były trzecio, czwarto, a nawet pięciorzędne. Proszę państwa, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, cóż się wtedy stało? Dewastacja systemu obronnego, rozwiązywanie dziesiątek garnizonów, brygad, nawet dywizje we wschodniej części kraju. Proszę państwa, likwidacja ostatnich okręgów dwóch wojskowych, wcześniej dwa okręgi jeszcze minister Onyszkiewicz zlikwidował. Kolejna rzecz, likwidacja obrony terytorialnej, która istniała od 1998 roku, funkcjonowało kilka brygad. To wszystko się stało za Platformy Obywatelskiej, ale co najważniejsze, Platforma Obywatelska zawiesiła służbę obowiązkową, nie dając nic w zamian. I mamy dzisiaj gigantyczny problem z rezerwami osobowymi Wojska Polskiego, gdyż te zasoby tworzą 40- i 50-latkowie, a za dekadę praktycznie może nie być po prostu tych proszę państwa, rezerw. Kolejna, proszę państwa, kwestia. Jak funkcjonowały w ogóle zespoły planistyczne z rządu, który nastąpił po Platformie, który, podkreślam, dokonał dewastacji systemu obronnego Polski. Proszę państwa, PiS, kiedy przejął władzę, zaczął mówić oczywiście dużo o bezpieczeństwie, a jedynym pozytywnym, istotnym elementem, do którego dokonał, to była odbudowa, nie budowa, odbudowa po 5 latach Wojsk Obrony Terytorialnej i to w zakresie, no można powiedzieć, 10% rzeczywistych potrzeb, które mamy w państwie polskim. Ale proszę państwa, jeżeli chodzi o samo planowanie, ja zwrócę państwu uwagę na w ogóle fundamentalną sprawę. W jaki sposób eksperci obecnego rządu podchodzili do kwestii bezpieczeństwa. W 2020 roku, w maju, uchwalono, prezydent podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego. Z maja 2020 roku. I w tej strategii bezpieczeństwa narodowego nie ma, w ogóle nie wymienia się słowa Białoruś i zagrożeń ze strony Białorusi, które kilka miesięcy później stały się jednym z głównych problemów bezpieczeństwa Polski, jeżeli chodzi o presję migracyjną. Tak, proszę państwa, tak w ogóle zespoły analityczne Prawa i Sprawiedliwości funkcjonowały. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy na zagrożenia, możemy wymienić 3
razy sprawdzam. Pierwszy raz sprawdzam przewodów, ginie dwóch obywateli polskich, brak w ogóle reakcji ze strony Wojska Polskiego. Dwa, po pół roku odnajduje się pod Bydgoszczą rakietę, która wleciała i nie wiadomo co się stało, przygodny turysta ją odnajduje. Nic się nie dzieje, która leciała w pobliżu Petrochemii Płockiej, najważniejszego strategicznego elementu systemu zaopatrzenia w paliwa. I trzeci, sprawdzam, czyli loty dwóch śmigłowców białoruskich nad Białowieżą, gdzie nawet w mediach nie ma informacji, że poderwano dyżurne samoloty, które powinny znajdować się na dyżurze w tym czasie i powinny te śmigłowce być przejęte. Czyli widzimy, proszę Państwa, jak te trzy próby wyszły negatywnie. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego doszło do po prostu takiego blamażu, można powiedzieć, ze strony systemu obronnego Polski. Z prostego powodu, ponieważ przez ostatnie półtorej roku, proszę Państwa, obecny rząd oddał, szacuje się, około 30% zasobów sprzętu wojsk operacyjnych. I pytanie jest bardzo proste. Co w zamian? W zamian mamy obiecane zakupy i dostarczenie za 2-3 lata pierwszych zasadniczych ilości sprzętu. Czyli postawiono Polskę w sytuacji absolutnego rozbrojenia w czasie, kiedy sytuacja na świecie drastycznie się zaostrza i kiedy mamy pytanie o rozwój sytuacji wojny na Ukrainie, o rozwój działań Armii Białoruskiej i grup Wagnera na Białorusi, gdzie mamy wiszącą wojnę na Bliskim Wschodzie, gdzie mamy gotującą się, można powiedzieć, Afrykę subsaharyjską, strefę Sahelu i ewentualne masową imigrację do Europy Zachodniej, w tym też kierunek wschodni. I to tak naprawdę zafundowała nam Prawo i Sprawiedliwość. Czyli proszę Państwa, pozbyliśmy się w tym czasie 70% zasobów najlepszego sprzętu, czyli krabów. Wysłaliśmy na Ukrainę systemy przeciwlotnicze i rozpoznania przeciwlotniczego, na przykład systemy, nawet i te stare NEWA, ale także nowe w postaci systemów POPRAT, które Polska produkuje, bardzo nowoczesne oparciu o pioruny, nasze systemy krótkiego zasięgu, które są właśnie przeznaczone do tego typu zwalczania. Ja, proszę Państwa, tylko wskazuję istotne problemy, czyli co należy robić, bo tak naprawdę ktoś powie, krytykują wszyscy, ale proszę Państwa, przede wszystkim trzeba zdjąć odium wykorzystania Ministerstwa Obrony Narodowej, polskiego systemu do PR-u politycznego jednej partii politycznej. Bo jeżeli my obserwujemy, że tak naprawdę minister obrony narodowej prawie codziennie jest na konferencji prasowej, należy sobie zadać pytanie, kiedy zajmuje się systemem obronnym Polski. Dwa. Trzeba wreszcie zacząć budować tak naprawdę system obrony powszechnej. Dzisiaj musicie Państwo mieć po prostu to przeświadczenie, że zasoby zawodowych wojsk lądowych są w stanie zmieścić się na stadionie tutaj narodowym w Warszawie. To są, proszę Państwa, takie ilości. Jeżeli chodzi o kwestie biurokracji w armii, dzisiaj armię przede wszystkim toczy kilka, można powiedzieć, takich nowotworów. Jednym z nich jest biurokracja, która doprowadza do paraliżu systemu i z tym nikt sobie nie poradził. W ogóle pozostawiono to, proszę Państwa, całkowicie na boku. Mówi się o tworzeniu kolejnej dywizji, pierwszej dywizji Legionów w rejonie Przesmyku Suwalskiego. I ta dywizja rozciągnięta jest jej tworzenie na kilka lat. Proszę Państwa, na przełomie tego roku z wojska odeszło 14 tysięcy żołnierzy, którzy mieli
większość z nich ponad 15 lat służby, czyli wysokiej klasy specjaliści w sile wieku. Dlaczego odeszli? Czy ktoś rozliczył MON z tego? A to jest właśnie wielkość dywizji. Czyli myśmy przez kilka miesięcy wytracili najlepsze, przeszkolone, gdzie miliardy złotych kosztowało zasoby osobowe Wojska Polskiego, a mówimy, że będziemy namawiać, żeby tworzyć od zera kolejne jednostki. I kolejny przykład, który Państwu podam, to jest mianowicie to, że polskie siły zbrojne w ciągu 3 miesięcy wyszkoliły i wyposażyły ze własnych zasobów operacyjnych brygadę zmechanizowaną Armii Ukraińskiej. A sami tworzymy brygady, nawet bataliony. Po 4-5 lata trwa tworzenie batalionu, czyli 700 około osobowego związku pododdziału taktycznego. Także, proszę Państwa, widzimy tutaj. Musimy na nowo pochylić się nad systemem i etapowo wprowadzonym powszechnego przeszkolenia wojskowego po prostu społeczeństwa. To jest niezwykle i fundamentalne, bo jeżeli nie będziemy mieli zasobów osobowych, zasobów rezerwy, jeżeli nie będziemy mieli przeszkolonego społeczeństwa, czy dzisiaj ktoś poważnie mówi na przykład o kwestii liberalizacji dostępu do broni i amunicji? To sam PiS w tej kadencji złożył bodajże 4 projekty i z żadnym się nie zajął. Czyli składanie tych projektów było tylko kolejnym PR-em politycznym. Także, proszę Państwa, mamy wiele wyzwań. Musimy się zająć systemem sił zbrojnych i systemem funkcjonowania bezpieczeństwa. Musimy podjąć dyskusję nad terytorialnymi organami dowodzenia na czas wojny. Musimy zająć się kwestią obrony cywilnej w ośrodkach wielkomiejskich, ponieważ to jest sprawa fundamentalna, pokazała to wojna na Ukrainie. Mamy, proszę Państwa, bardzo wiele wyzwań. Ja, będąc posłem ponad 20 lat temu tutaj w Sejmie, będąc członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, brałem udział wtedy co najmniej w kilku debatach o obronności. Czy ja nie pamiętam, żeby ten Sejm na poważnie zajął się tylko debatą publiczną o systemie obronności? Nie było czegoś takiego i to w sytuacji powszechnego zagrożenia państwa polskiego wskutek pogorszenia sytuacji międzynarodowej. Więc proszę Państwa, jeszcze raz mówię, system obronny, przede wszystkim zadbanie o żołnierzy, przede wszystkim zastanowienie się nad systemem powszechnego odbudowania i krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego, dostępu do broni. Proszę Państwa, czy ktoś w Polsce dyskutuje o takiej kwestii, jak na przykład, żeby chociaż w formie pewnego eksperymentu na ścianie wschodniej żołnierzom obrony terytorialnej, tak jak w wielu krajach europejskich to ma miejsce, wydać broń do domu? Kwestia, czy po roku, czy po dwóch. Jeżeli miesiąc temu weszła ustawa, nowelizacja ustawy o broni i amunicji, która pozwala żołnierzowi obrony terytorialnej po 2 latach służby nabyć prawo do posiadania broni do ochrony osobistej prywatnej, to on może mieć broń prywatną, nie może mieć broni służbowej. Proszę Państwa, dochodzi do absurdów. Ja nie będę kontynuował dalej, bo to jest bardzo poważna rzecz i właśnie wymaga tego debata o kwestii bezpieczeństwa, o kwestii obronności w tym budynku, w Sejmie. Tu trzeba się na poważnie zająć tym, o czym mówi społeczeństwo, o czym mówi wielu specjalistów, ale przede wszystkim o czym mówią żołnierze, ponieważ oni to widzą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Raz jeszcze profesor Andrzej Zapałowski, a teraz bardzo bym chciała, żebyśmy płynnie przeszli do kolejnego z naszych filarów, którego dzisiaj dotyczy temat, czyli przede wszystkim bezpieczeństwo. Mianowicie jest to bezpieczeństwo ekonomiczne, finansowe, energetyczne, a ten aspekt przedstawi Państwu ekspert do spraw właśnie tych tematów, pan Ireneusz Jabłoński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie na posiedzenie tego zespołu. Otóż, proszę Państwa, pan profesor Zapolski przed chwilą zarysował wyzwania, przed jakimi stoi państwo polskie, polskie siły zbrojne. Ale żeby tym wyzwaniom sprostać, to poza mądrym rządem, poza właściwą legislacją, poza dobrym dowodzeniem, trzeba mieć jeszcze coś tak banalnego jak pieniądze. Po to, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, czy ten zamówiony sprzęt w Korei na 70 miliardów złotych dotrze do nas, czy nie, bo to nie zależy od polskiego rządu, tylko zależy od rządu koreańskiego, który udzieli kredytu w tej wysokości albo nie udzieli i wtedy tego sprzętu nie będziemy mieli. 70 miliardów, proszę Państwa, to są grosze w porównaniu z polskim produktem krajowym, który wynosi dzisiaj około 2600 miliardów złotych. Także proszę zwrócić uwagę, w jak dramatycznej sytuacji są, dramatycznie złej sytuacji są finanse publiczne. Dlatego mówiąc o bezpieczeństwie ekonomicznym, będę chciał się skoncentrować na trzech jego filarach. Po pierwsze, budowaniu siły gospodarki narodowej. Gospodarki, która powinna być oparta i powinna służyć w sensie warunków i prawa polskim przedsiębiorcom, tym, którzy stanowią sektor małych i średnich przedsiębiorstw. To im polityka gospodarcza, polityka fiskalna i pragmatyka administracji oraz sądów powinna służyć i pomagać. Nie międzynarodowym wielkim korporacjom, dla których było i jest tworzone prawo, a do których nawet nieroztropne rządy, również obecne, dopłacają. Nie ma żadnego sensu ekonomicznego dopłacania z polskich podatków, czyli tego, co wnoszą polscy przedsiębiorcy do wielkich światowych koncernów, tylko po to, żeby minister lub premier mogli się sfotografować na tle hali produkcyjnej wybudowanej w znacznej części za subwencje polskich podatników. Drugim elementem bezpieczeństwa jest element bezpieczeństwa finansowego, rozumianego w dwójnasób. Po pierwsze, jako konieczność zachowania suwerenności monetarnej, czyli prawa do kreowania pieniądza i określenia jego ceny. Są to zadania Narodowego Banku Polskiego i takimi powinny zostać. Dlatego kluczowym elementem w tym obszarze jest zachowanie polskiego złotego. Co prawda zobowiązaliśmy się do wprowadzenia euro w traktatach akcesyjnych, ale na szczęście nie zdefiniowaliśmy tam terminu. W związku z tym, biorąc pod uwagę interes Rzeczpospolitej, interes gospodarki narodowej i naszego wewnętrznego rynku finansowego, powinniśmy odłożyć ten akt do czasu, aż Unia i strefa euro potwierdzą swoją atrakcyjność i swoją przydatność dla rozwiązań krajowych. Drugim elementem bezpieczeństwa finansowego jest uniezależnienie się od długu zewnętrznego, czyli od strumienia pieniędzy pożyczanego na rynkach finansowych, czyli tak naprawdę od międzynarodowych spekulantów finansowych przez polski rząd po to, żeby on mógł finansować swoje cele polityczne. Proszę Państwa, cele polityczne, ponieważ mimo dramatycznego wzrostu zadłużenia państwa polskiego w ciągu ostatnich lat, wielokrotnie większego niż zadłużenie ze słynnej epoki Gierka, nie powstało ani jeden zakład produkcyjny nie powstał, ani nie został odbudowany. Z szumnych zapowiedzi odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego pozostał tylko szum w głowie. A przemysł stoczniowy w dobie nieboszczki PRL był jednym z kluczowych przemysłów i warto pamiętać, że budowa statków jest tak skomplikowana jak budowa wielkich samolotów pasażerskich lub wojskowych i że w tamtym czasie posiadaliśmy tę rzadką kulturę techniczną i organizację pracy pozwalającą nam takie wielkie obiekty tworzyć. Zatem co należy zrobić, żeby zmniejszyć zależność od zewnętrznych wierzycieli, a no przede wszystkim przestać się bez opamiętania zadłużać. To jest pierwszy warunek. Drugi, wykorzystać wewnętrzne oszczędności obywateli, które są liczone zarówno po stronie osób fizycznych, jak i przedsiębiorców na kilkaset miliardów złotych do finansowania tych przedsięwzięć infrastrukturalnych i tych przedsięwzięć mających charakter strategicznych przedsięwzięć dla gospodarki narodowej,
Narodowej w formie publicznego lub hipotecznego listu zastawnego, czyli takiego instrumentu, którym sfinansowano na przykład budowę portu w Gdyni w latach 20., czy takiego instrumentu, który 100 lat wcześniej posłużył sfinansowaniu odbudowy Śląska po niszczących wojnach, które wtedy miały tam miejsce. I wreszcie trzeci element bezpieczeństwa ekonomicznego to jest bezpieczeństwo energetyczne, którego emanacją powinna być samowystarczalność energetyczna w części dotyczącej energii elektrycznej i posiadanie dobrych kontrahentów, pewnych kontrahentów, tanich kontrahentów na dostawę węglowodorów, które będziemy spalali dla ogrzania naszych mieszkań czy dla napędzania naszych samochodów, maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych i wszystkich innych mechanicznych urządzeń. Polityka energetyczna w tym względzie, szczególnie dotycząca tego, co jest nam najbliższe i najbardziej znane, czyli energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach, przypomnę, nie w oparciu o dyrektywy unijne czy ustawy rządowe, tylko energię elektryczną wytwarza się w elektrowniach, musi być generator prądu zmiennego w tym wypadku, który musi być napędzany tą czy inną energią kinetyczną pochodzącą ze spalania jakiegoś paliwa. Bo oczywiście mówienie o tym, że energię klasyczną, energetykę węglową można zastąpić tak zwanymi odnawialnymi źródłami energetycznymi jest niepoważne. Gdyby student Politechniki, a to jest moje pierwsze wykształcenie, takie rzeczy opowiadał i próbował mówić to w funkcji systemu energetycznego prawie 40-milionowego kraju, którego moc zainstalowana jest blisko 30 tysięcy megawatów, to by dostał pałę i wyleciałby z egzaminu. Otóż ani wiatraki, ani solary nie dadzą nam nie tylko bezpieczeństwa, ale są drogą fantasmagorią ze względu na swoją ogromną niestabilność i bardzo wysokie koszty inwestycyjne. Polska została obdarzona przez opatrzność, przez Boga, jak to woli, ogromnymi zasobami węgla kamiennego i węgla brunatnego. I nasza energetyka zbudowana w latach 70. dotychczas doskonale na tych zasobach funkcjonowała. Jedynym sensownym uzupełnieniem, czy może w niewielkiej części zastąpieniem tej energetyki, byłaby energetyka oparta na atomie. Ale tak jak zauważył pan profesor Zapałowski, mija 16 lat rządów duopolu, i nawet nie wskazano miejsca pierwszej elektrowni jądrowej, nie mówiąc o planach jej budowy. Jest to trudne inżyniersko i technicznie przedsięwzięcie, ale skoro kilkadziesiąt lat temu udało się zbudować elektrownie atomowe na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Czechach, nie mówiąc o Niemczech i Francji, to może i w Polsce by się udało. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jest to jedyna sensowna alternatywa. W dodatku, wbrew temu, co różni niekompetentni i niedouczeni krytycy twierdzą, bardzo czysta, bo de facto zeroemisyjna. Zatem po pierwsze powinniśmy wykorzystać to, co dostaliśmy od opatrzności Boga, czyli surowiec w postaci węgla i kontynuować energetykę przemysłową opartą na nim, a po drugie wreszcie zbudować jedną, a później drugą elektrownię jądrową, które poza wszystkim innym są również ogromnymi laboratoriami nowoczesnych technologii, a przy naszym potencjale intelektualnym i naukowym fizyków również mogą mieć zastosowania w innych aspektach. Zatem, proszę Państwa, myśląc o bezpieczeństwie ekonomicznym, czyli o tej aktywności państwa i nas, która jako jedyna dostarcza dóbr i usług, wartości dodanej, a zatem i pieniędzy na finansowanie nie tylko naszych gospodarstw domowych, funkcjonowania naszych gospodarstw domowych, ale również całego państwa, w tym jego sił zbrojnych, w tym dobrego opłacania, o czym za chwilę będzie mówił dr Ozdyk, służb specjalnych i innych służb państwowych, musimy stworzyć program optymalizujący czy pozwalający na optymalne wykorzystanie naszych zasobów, tych, jakie dzisiaj mamy. Ten program jest rozwinięty w programie politycznym i jego części gospodarczej Konfederacji Korony Polskiej, w którym znajdą Państwo również szereg odniesień praktycznych, czyli podpowiedzi, jak zrealizować te postulaty, o których tutaj mówimy. Bo truizmem jest stwierdzenie, ale warto to sobie utrwalić, że bezpieczeństwo ekonomiczne wpływa
i z niego wypływa bezpieczeństwo i siła polityczna państwa polskiego, bez którego państwo polskie nie zyska właściwego szacunku i pozycji na arenie międzynarodowej. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos ekspercki w tematyce bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Sławomira Ozdyka, wykładowcę akademickiego i eksperta do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzień dobry, szanowni państwo. Bezpieczeństwo jest jedną z podstaw naszego życia społecznego. Bez bezpieczeństwa nie mamy niczego. Nie będziemy mieli rodziny, nie będziemy mieli majątku, nie będziemy mieli spokoju, nie będziemy albo stracimy zdrowie. Z bezpieczeństwem, jak mówił na początku pan poseł Grzegorz Braun, nie ma żartów. Przede wszystkim, co nas interesuje, co nas powinno interesować, nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo fizyczne, które tracimy. Słyszycie państwo coraz częściej, że mamy kłopoty w Uberach i innych środkach komunikacji opanowanych przez osoby niedawno do nas przybyłe. Czytacie, iż notujemy, odnotowujemy wzrost kradzieży, włamań, napadów, wzrost gwałtów. Skąd to się bierze? Oczywiście nie ma to nic wspólnego z migracją, jak mówią lewicowe, lewackie media, czyż też lewicowo-lewacka strona sceny politycznej. Absolutnie nie ma z tym to nic wspólnego. Ale jednak czujemy się coraz bardziej zagrożeni. Czujemy coraz bliższą więź z państwami Europy Zachodniej. W Niemczech 2/3 obywateli nie czuje się bezpiecznie. We Francji, szanowni państwo, dzień bez wybuchu, dzień bez strzelaniny jest dniem straconym. W Szwecji to samo. We Francji macie strefy no-go, jak i w Szwecji, ale te we Francji, żeby je odzyskać, musielibyśmy przeprowadzić dobrze zaplanowaną akcję militarną z użyciem wojska, nie z policji, wojska. Wyobraźcie sobie. Chcecie odzyskać teren naokoło tego Sejmu i musicie wprowadzić Wojsko Polskie, ale jak mówił pan profesor Zapałowski, możemy mieć z tym pewnego rodzaju problemy w naszym kraju. Więc bezpieczeństwo fizyczne dotykające nas, bezpieczeństwo naszych domów, naszych mieszkań, no chcecie mieć tak jak w Hiszpanii, kiedy wchodzi do środka, do waszego drugiego domu, wasze drugie domy nie są waszymi domami, bo jak macie już dwa domy, dwa mieszkania, to jesteście przecież burżuje. Wracając do Hiszpanii, wchodzi ktoś do waszego domu, zasiedla go samowolnie, a wy nie możecie go z tego domu, z tego mieszkania wyrzucić. Dziki lokator ma więcej praw niż wy. Bezpieczeństwo fizyczne zaczyna nas dotykać. Nasza chata już nie ze skraja. Wbijmy sobie to do głowy. Bezpieczeństwo państwa, drugi aspekt. No, szanowni państwo, no jak to jest, powiedzcie mi, że po naszym kraju obce służby biegają jak po swoim ogródku? Ciągle słyszymy, że wyłapiamy szpiegów, głównie rosyjskich. No, co prawda w tych rosyjskich, u tych rosyjskich szpiegów dużą rolę odgrywają Ukraińcy i Białorusini, ale to już taki aspekt poboczny. A co z innymi służbami specjalnymi? Izraelczycy, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy. Jak często wspomina pan profesor Zapałowski, po raz drugi pana profesora przywołuje tutaj przed szereg kompanii, jesteśmy w strefie zgniotu. Nie tylko zgniotu militarnego. Również obce służby specjalne infiltrują nas do skarpetek, powiem tak grzecznie. Robimy coś z tym? Czy nic z tym nie robimy? Pozwalamy sobie na to, czy nie pozwalamy sobie na to? I trzecia kwestia, podstawowa, długo byśmy mogli o tym tutaj dyskutować, to jest nasze bezpieczeństwo kulturowe. W Europie trwa zorganizowana,
masowa, opłacana akcja podmiany kodu kulturowego. Po wykończeniu satrapów, bo satrapów, ale zapewniających Europie bezpieczeństwo przywódców krajów Afryki Północnej, po wprowadzeniu na Morze Śródziemne lewicowo-lewackich przemytników, jesteśmy zalewani. Oczywiście my tego jeszcze nie widzimy, ja to już w Berlinie zauważam, a Włosi już nawet nie wiedzą, jak mają do tego podejść. Jesteśmy zalewani, szanowni państwo, migracją obcą nam kulturowo. Ludzie, którzy przybywają do Europy, nie mają z naszą kulturą, z naszym postrzeganiem świata nic wspólnego. Nie chcą mieć z nami nic wspólnego i uważają nas za środowisko wrogie. Jak mówi jeden z profesorów zajmujący się islamizmem, salafizmem w Niemczech, jesteśmy zwierzyną łowną, którą należy oswoić albo zabić. Co prawda my, ludzie księgi, czyli wierzący, chrześcijanie i Żydzi, pod pewnymi aspektami, zgodnie z prawem Omara, pod butem islamu możemy funkcjonować. Lewicowo-lewackie struktury niestety są wyrżnięte w pierwszej kolejności. To jednak, szanowni państwo, jednak chyba nie chcecie być zmuszani do tego, aby nie jeździć konno, być przypasani odpowiednim pasem, nosić odpowiednią fryzurę, musieć dać schronienie każdemu muzułmaninowi na 3 dni, nie będziecie mogli odbywać kościołów i budować nowych. No, to dla lewicowo-lewackiej strony sceny politycznej nie jest żaden problem. Ale uwaga, uwaga, szanowni państwo, zwracam to tym środowiskom uwagę. No, te wasze mrzonki o zastąpieniu chrześcijaństwa nową religią LGBT-owską też w tamtym środowisku nie przejdą. I teraz, jak temu przeciwdziałać? Szanowni państwo, co z tym fantem zrobić? Bezpieczeństwo wewnętrzne, policja plus prokuratura. Jaka powinna być? Nie jaka jest, jaka powinna być. Powinna być zaangażowana, ludzie tam pracujący powinni być zaangażowani w to, co robią. Powinni być dobrze wyszkoleni, powinni być dobrze opłacani. To samo służby specjalne. Służby specjalne powinny być bardzo dobrze wyszkolone, bardzo dobrze opłacane. I uwaga, super czy hiper, super doposażone. Zaznaczam, iż Niemcy zbudowali w Berlinie za 1,1 miliarda euro nową siedzibę BND, przeniesioną z Pulak do Berlina, która ma, zajmuje obszar 36 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. 1,1 miliarda. Wszyscy politycy niemieccy, od pani kanclerz Angeli Merkel, poprzez teraz obecnego Olafa Scholza, mówią, że służby specjalne niemieckie będą tylko zyskiwały na znaczeniu. I oni wiedzą, co mówią. Są obecni w Polsce. Pamiętajcie państwo, państwa nie mają przyjaciół, państwa mają tylko i wyłącznie interesy. Czyli służby muszą być dobrze wyszkolone, zaangażowane i hipernowocześnie wyposażone. Służby, policja, służby specjalne muszą również mieć zabezpieczenie na wypadek wydarzeń losowych związanych z pełnieniem służby. I muszą mieć szacunek. Musimy przywrócić etos służby i funkcjonariuszy. Nie może być tak, jak mówiłem na konferencji prasowej, że jeden z drugim, Żwirek i Muchomorek, biegają ze śpiworami albo z pizzą po strefie nadgranicznej. Bawią się w berka. A my musimy na nich uważać, żeby im czasami włos z głowy nie spadł. Nie można ośmieszać naszych służb. I najważniejsza rzecz na sam koniec, szanowni państwo. Służby muszą być odpolitycznione, a właściwie chcę powiedzieć odpartyjnione. Służby, szanowni państwo, nie mogą być zależne od polityków. Zobaczcie, co zrobiono z policją, jak zniszczono jej wizerunek w czasie tej tak zwanej pandemii. Jak zmuszano ich do tego, aby poza prawem zamykali ludzi w domach podczas tak zwanych lockdownów.
Zobaczcie, co robi się z funkcjonariuszami, ze służbami specjalnymi, jak się ich oczernia. Murem za polskim mundurem. To się nie wzięło znikąd. Nie można znieważać polskiego munduru. Słynna pani, powiem tylko słowo ostatnie, szatan, skarżąca się teraz, płacząca, że jest sekowana w mediach. To jest wynik tego, szanowni państwo, że oddaliśmy nie tylko guzik, ale i cały sort mundurowy. Jak mówił profesor, nie zrobiliśmy nic, znaczy rządy, które do tej pory tutaj u nas rządziły, warszawskie, nie zrobiły nic, aby zadbać o funkcjonariuszy i o służby. I na sam koniec. Co trzeba zrobić, aby służby były efektywne? Godne wynagrodzenie, gdyż to one narażają się na utratę zdrowia i życia, abyśmy my mogli spokojnie żyć. Gwarancje dla ich rodzin, aby wiedziały, że jeżeli tata, mąż nie wrócą do domu, to nie wylądują one na ulicy. Pamiętacie, że to oni narażają życie. Odpolitycznienie, wróć, odpartyjnienie. Służby muszą być nowoczesne, dobrze wyszkolone, dobrze zarządzane, dobrze zorganizowane i przede wszystkim dbające o interes narodowy, o interes Polski, a nie poszczególnych politycznych aparatczyków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Sławomir Ozdyk. A teraz, drodzy państwo, bardzo proszę o przedstawienie kwestii bezpieczeństwa stosunków międzynarodowych, w których to widzimy, jak bardzo Polska jest ani nie niepodległa, ani nie jest suwerenna. I o występ w tym temacie bardzo proszę także wykładowcę akademickiego i specjalistę, profesora Mirosława Piotrowskiego. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Większość krajów świata prowadzi działania dyplomatyczne, które rozciągają się na wszystkie kontynenty, ale też większość tych krajów na świecie przynależy do organizacji międzynarodowych. Przynależy dlatego, gdyż chce zwiększyć swoją skuteczność, czyli maksymalizowanie korzyści dla własnych obywateli i chce zwiększyć bezpieczeństwo. Oczywiście organizacje, do których należą, nie są idealne, ale jeśli uważają, że działają one wbrew interesom ich obywateli, to się z nich po prostu wycofują. Polska stanowi przykład sui generis w tym kontekście, w tym gąszczu państw, które zachowują się profesjonalnie na arenie międzynarodowej. Otóż rząd polski, tak zwana polska dyplomacja, bo my nie możemy w tej chwili mówić o tym, że w ogóle mamy dyplomację, ale urzędnicy, którzy udają dyplomatów bądź nazywają się ministrami spraw zagranicznych, skłócają nasz kraj z większością innych państw i organizacji, do których należymy, zapominając o zasadzie, która przyświeca innym krajom silniejszym od nas, że nec Hercules contra plures. Jeśli popatrzymy na stosunki z Unią Europejską, której to Unii Europejskiej Polska jest pełnoprawnym członkiem od 2004 roku, no to mamy pasmo konfliktów i porażek. Nie jest tajemnicą, że prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wymienił premiera i powołał w miejsce pani Beaty Szydło, pana Mateusza Morawieckiego, po to, aby, jak powiedział na komitecie politycznym do swoich towarzyszy partyjnych, polepszyć relacje z Unią Europejską. I powiedział, że to jest główne zadanie premiera Morawieckiego. No i on też sobie wymienił ministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego, ostatniego dyplomatę na tym stanowisku. Potem był pan Czaputowicz, teraz jest pan Rau i za chwilę do nich też wrócimy. Żaden z nich nie ma najmniejszego sukcesu w stabilizacji stosunków z Unią Europejską. Bez względu na to, jak postrzegamy te organizacje, a ja mam
pogląd bardzo krytyczny na nią, no to jednak jesteśmy jej członkiem, jednak współpracujemy z tymi krajami, płacimy składkę członkowską, a rząd PiS-u związał nas z Unią Europejską na ponad 30 lat przez tak zwane KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, czyli ten fundusz, na który mamy płacić jeszcze ponad 30 lat. Więc jeśli ktoś myśli o wyjściu z Unii Europejskiej, to musi zdawać sobie sprawę, że my cały czas płacimy na inne kraje, nie uzyskując nic w tym względzie. Wymiana nastąpiła też wiceministra do spraw Unii Europejskiej, wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego na pana Szynkowskiego-Welsenka. Nic do tej pory nie załatwił, co więcej, pogorszył nasze stosunki z Unią Europejską. Jesteśmy skłóceni z większością krajów naszego regionu. Przypomnę tylko, że jesteśmy skłóceni z Niemcami, to jest oczywiste. W tej chwili ten rząd rzekomo domaga się reparacji, choć można było się domówić i dostać pieniądze, jak chociażby z odszkodowań Volkswagena. Jesteśmy skłóceni z Francją. Prezydent Francji Emmanuel Macron oficjalnie nazwał premiera Morawieckiego antysemitą, gdyż Morawiecki zaangażował się w kampanii pani Marine Le Pen, niczego nie uzyskując. Jesteśmy skłóceni, byliśmy skłóceni z Czechami o Turów, jesteśmy skłóceni z Rosją z wiadomych powodów, jesteśmy skłóceni z Białorusią, tu nie musieliśmy być skłóceni, jesteśmy w tej chwili skłóceni także z Ukrainą, jesteśmy także w nie najlepszych relacjach, wbrew temu, co twierdzą tak zwani politycy pisowscy ze Stanami Zjednoczonymi. Przyjazd prezydenta Joe Bidena bardzo zawiódł prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i skomentował w ten sposób, że Biden nic nie powiedział, czyli ich nie poparł, bo też wszystko na jedną kartę, czyli na Donalda Trumpa, postawiła tak zwana polska dyplomacja. Jesteśmy też skłóceni z Izraelem o wiadome sprawy wypłaty rzekomych odszkodowań. Jak mówię, nec Hercules contra plures, ze wszystkimi nie powinniśmy, nie możemy się wadzić. I teraz podam parę przykładów, w jaki sposób nie należy prowadzić polityki, jeśli ją można nazwać polityką. Zacznijmy od takiej najbliższej grupy politycznej PiS-u. Ja akurat w tej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim spędziłem wiele lat, kiedy chcieli załatwić interesy polityczne, ale także chcieli polepszyć bezpieczeństwo Polaków, bo mowa tutaj była, przedmówcy poruszyli ten problem, myślę, że następca, pan poseł Grzegorz Braun, będzie mówił o imigrantach. I tak niedawno rząd PiS-u rozdzierał szaty, że będzie musiał przyjąć tutaj imigrantów, a jeśli nie przyjmie, to będzie płacił za każdego 20 tysięcy kary. Okazało się, że można było zablokować te decyzje w Radzie Unii Europejskiej. Potrzebna była tylko mniejszość blokująca czterech krajów, czyli PiS potrzebował trzech krajów, żeby to po prostu zablokować. I nie miał tych trzech krajów, bo nie utrzymuje dobrych relacji nawet z dwoma krajami Unii Europejskiej. Węgry są osobnym tematem i tylko też podam przykład, kiedy nie poparły polskiego stanowiska. I co się okazało, że tak zwani politycy PiS-u, zasiadający w europejskich konserwatystach i reformatorach, tworząc koalicję z panią Meloni, Giorgią Meloni, bracia włoscy, nie uzyskali jej poparcia, bo ona grała swoje. W połowie lipca domówiła się z panią von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej, poleciała do Nigerii i do Tunisu, i tam podpisała porozumienie, dając miliard euro tym władzom, aby powstrzymały migrację, która kierowała się do Włoch. Czyli z naszych podatków to zapłaciła. A jednocześnie zarezerwowała sobie, że kto by się dostał do Włoch, będzie relokowany na terytorium także państwa polskiego. I wystąpiła pani Meloni na konferencji prasowej z panem Morawieckim i rząd PiS-u szczyci się koalicją z Włochami na arenie międzynarodowej. Co nam z tego? Czy to polepsza nasze bezpieczeństwo? No nie polepsza. Wcześniej europosłowie PiS-u byli w koalicji z Brytyjczykami, czyli z panią Terezą May. Kiedy doszło do wyboru Donalda Tuska i rząd polski się sprzeciwił, w głosowaniu było 27-1.
koalicjantka pani Theresa May nie poparła stanowiska polskiego. Również Viktor Orban nie poparł stanowiska polskiego. Co to znaczy? Że rząd polski jest wyizolowany w ogóle na arenie międzynarodowej. Szczyci się współpracą Grupy Wyszehradzkiej, gdzie są cztery kraje. Są tam też i Czechy. Znany jest państwu konflikt o Turów. Cóż się okazało? Że była przerwana linia komunikacyjna dyplomatyczna, gdyż rząd polski nie powoływał przez ponad rok ambasadora w Pradze. W związku z tym, jak mleko się wylało, jak już TSUE wydało orzeczenie, jak płaciliśmy kary, to Mateusz Morawiecki postanowił powołać swojego znajomego, nie krył tego, który będzie prowadził w sposób rzetelny i profesjonalny tę politykę. Powołano go, udzielił on pierwszego wywiadu Deutsche Welle, w którym powiedział, że to Czechy mają rację, a Polska lekceważyła Czechów. Po czym został natychmiast zdemisjonowany i oczywiście rząd PiS-u rozdzierał szaty, mówiąc, jak tak można powiedzieć, ale czyj to był kandydat, pytam się. Czyj to był kandydat i dlaczego to tak długo trwało i dlaczego my wszyscy za to płacimy. Jeśli mówimy o pewnym oderwaniu też służb dyplomatycznych, tak jak powiedział pan doktor Ozdyk, o służbach specjalnych, to mogę przywołać przykład Australii. Wiele lat temu byłem w Australii, spotykałem się z ministrami tamtego rządu i oni mówią, że u nich w kraju jest taki zwyczaj, że jeśli zdobywa większość, jakaś partia polityczna tworzy rząd, to stanowisko ministra spraw zagranicznych jest oddawane opozycji, aby nie można było rozgrywać spraw naszych, ważnych, bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, tymi sprawami wewnętrznymi. I poruszaliśmy też kwestię Białorusi. Można było się z Białorusią nie skonfliktować. To nie jest tak, że jeśli prezydent Łukaszenka współpracuje z prezydentem Putinem, to znaczy, że musi być nieprzyjaźnie nastawiony do Polski. Wiele oczywiście jest różnych przykładów, chociażby z historii. Pamiętamy, po jakiej stronie była Japonia w czasie II wojny światowej, a mimo nacisku Niemców, czyli swoich sojuszników, ambasada polska w Tokio jeszcze funkcjonowała do 1941 roku, czyli dwa lata, a Niemcy naciskali, że nie ma już państwa polskiego, a oni utrzymywali, czyli zezwalali tej placówce dyplomatycznej działać, co nie wpływało bezpośrednio na relacje pomiędzy tymi krajami, które prowadziły wojnę. Oczywiście, jeśli patrzymy też i na Ukrainę, i na Polskę, no to jest zasada taka, że nie przyjmuje się do Unii Europejskiej krajów, które mają nieuregulowane stosunki z sąsiadami. Ale tu bym przestrzegał, że ta zasada była naruszana i może być nadal naruszana. Ot, weźmy taki Cypr, który przystąpił do Unii Europejskiej razem z Polską w 2004 roku. Część Cypru jest okupowana przez Turcję, przez wojska tureckie. Ja miałem okazję być zaproszonym przez prezydenta Cypru. Ma taki pałacyk na wzgórzu, jak wychodzi, jest dolinka i taka góra, drzewa rosną. No to Turcy wycięli te drzewa w kształcie flagi tureckiej, tak aby codziennie wychodząc widział, kto tutaj naprawdę panuje. I tam są niebieskie hełmy, jest strefa demarkacyjna. Ale o co chodzi? Cypr jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a Unia Europejska negocjowała przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej, czyli do organizacji, gdzie jest Cypr pełnoprawnym członkiem, a oni ich okupują. Wszystko zależy od okoliczności. W tej chwili te rozmowy są zawieszone, ale Unia Europejska płaciła na przykład panu Erdoganowi za to, żeby powstrzymywał imigrację, bo im się to opłacało. To jest po prostu gra interesów, tak jak powiedział mój przedmówca. I tutaj w dyplomacji nie powinno być amatorów, nie powinno być dyletantów. A jak powiedziałem wcześniej, obecny minister spraw zagranicznych, jak i wszyscy wiceministrowie spraw zagranicznych, nigdy nie byli dyplomatami i nigdy nie byli na żadnej placówce dyplomatycznej, co oczywiście
jest ze szkodą dla nas, dla zabezpieczenia naszych interesów, bo musimy funkcjonować w społeczności międzynarodowej i budować takie koalicje. Całkiem niedawno były minister spraw zagranicznych pisowski, pan Jacek Caputowicz, w jednej telewizji powiedział, że Polska w tej chwili prowadzi politykę hieny i szakala. Miało się to odnosić do Ukrainy, z którą Polska, pomimo że poniosła takie ofiary, przyjęła tutaj obywateli Ukrainy, zaopiekowała się nimi, płaci miliardy złotych, a dzisiaj jest z nią skonfliktowana, a minister spraw zagranicznych pisowski mówi, że prowadzimy politykę, oni prowadzą hieny i szakala. Na co na Twitterze napisał pan Waszczykowski, ostatni dyplomata tu w Polsce, i taki gość mnie zastąpił i skierował to do pana Morawieckiego i do PiSu. Warto było? Dał znak zapytania. Tak? Warto było? Obecny minister spraw zagranicznych na stronie MSZ-u odcina się od swojego poprzednika, no i oczywiście przywołuje, że był dyplomatą, nie zwalnia go nic z tego, że był dyplomatą i powinien zachowywać się tak jak dyplomata. Oczywiście, tylko oni nie mają pojęcia, na czym polega dyplomacja. Jest wiele definicji dyplomaty, bo dyplomacja to też jest i sztuka. Jeśli nie słyszymy o dyplomacji, a dobrze się dzieje, to znaczy, że jest dobrze. I w nawiązaniu też do wypowiedzi pana Czaputowicza, jedna z definicji dyplomaty brzmi, że dyplomata dwa razy pomyśli, zanim nic nie powie. I powinni niektórzy ci politycy uznający się za dyplomatów poczytać sobie na ten temat. Tutaj kończąc już chcę powiedzieć, że w tej sytuacji wiele zmienić się nie da. Byłem zapytany w telewizji w Realu 24 przez posła byłego PiSu Giżyńskiego, tam był też wiceminister spraw zagranicznych Mularczyk i oni mnie zapytali, no tak, ale proszę mi powiedzieć, jakby pan dzisiaj został ministrem spraw zagranicznych, co by pan zrobił? Ja odpowiedziałem krótko, gdybym dziś został ministrem spraw zagranicznych, natychmiast podałbym się do dymisji. Tutaj nie da się nic zbudować. Trzeba budować od początku. Tak jak powiedział pan profesor Andrzej Zapałowski w stosunku do wojska, tak samo jak pan doktor Ozdyk mówił o służbach specjalnych, które również zostały rozbite i wiele można by na ten temat mówić. Tak samo musimy budować naszą dyplomację od samego początku, bo tam rozgrywają się nasze interesy. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan profesor Mirosław Piotrowski, a teraz już kończąc powoli posiedzenie naszego zespołu, bardzo proszę o podsumowanie ze strony gospodarza, inicjatora i organizatora, posła prezesa Konfederacji Korony Polskiej, jednego z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, pana posła Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo. Zanim zakończymy, to ja będę miał jeszcze kilka pytań do ekspertów, ale chciałbym się podzielić taką konstatacją. Wszystkie zasygnalizowane przez panowie, koledzy, problemy, to są problemy w znacznej mierze na własne życzenie. To są problemy, które generuje zły rząd warszawski. Jeśli rząd podejmuje decyzję o raptownym uszczupleniu potencjału odstraszania obronności Wojska Polskiego, przez wyzbycie się, masowe, hurtowe wyzbycie się narzędzi prowadzenia walki, sprzętów bojowych w pełnej skali, od karabinków Grot po ciężki sprzęt pancerny latający, no to zachodzi pytanie, czy ktoś przystawiał rewolwer do skroni ministra Błaszczaka, premiera, nie daj Boże, prezydenta? No nie, jednak to ich decyzje. Powstaje luka, która owszem ma być wypełniona, bo mamy mieć sprzęty, bo na te sprzęty mamy mieć pieniądze, no ale dziś, na dziś ich nie ma. Kadrowe problemy Wojska Polskiego. Nie wspomniał pan profesor
bośmy o tym wcześniej rozmawiali, że to trudne słowo, trudne pojęcie, nie da się tak łatwo tego wyjaśnić. Ustawa kompetencyjna, czyli powiązanie stopnia z funkcją pełnioną w wojsku. No to tworzy zator, to korkuje ścieżki awansu, uniemożliwia żołnierzom jasne spojrzenie w przyszłość własną, a zatem także własnych rodzin. I to są decyzje własne, to są decyzje niewymuszone przez jakiś dyktat międzynarodowy, przez jakieś traktaty na naszą zgubę zawiązywane. To są decyzje podejmowane w Warszawie. Pan Ireneusz Jabłoński, przypomnę, samorządowiec, wiceprezydent miasta Łodzi, no bądź co bądź, jak na skalę Rzeczypospolitej Polskiej, dużego miasta, ekspert Centrum imienia Adama Smitha, również mówi o problemach, które tworzy rząd, tworzy zła władza, zadłużanie państwa, rolowanie nieustanne dywanika długu, no a z drugiej strony w energetyce polityka na złość cioci odmrozimy sobie uszy. Decyzje podjęte w Warszawie, nie pod jakimś terrorem, pod bombardowaniem dywanowym, wymuszone w jakimś, prawda, Monachium na naszych przywódcach. Decyzje podejmowane tutaj w Warszawie. Pan doktor Ozdyk, praktykujący nie tylko teoretycznie w życiu akademickim, ale także w życiu zawodowym kwestie bezpieczeństwa, ochrony osobistej, no też przecież mówi o rzeczach, które od nas zależą, od nas zależą. To władze Rzeczypospolitej niestety w kolejnych poprzednich rozdaniach i ponad podziałami PiS-PO utrzymują w Polsce absurdalną, bezsensowną i szkodliwą, niebezpieczną reglamentację dostępu do broni palnej nawet wobec żołnierzy, nawet wobec funkcjonariuszy. No, szanowni państwo, jeśli nie w polskich, broń na polskim terytorium, to może w cudzych. To może w cudzych, dlatego że liczba sztuk nierejestrowanej broni, która poszła w lód w związku z wojną Moskali z Ukraińcami, tuż za Miedzą na Ukrainie, ta liczba jest piramidalna. No i to rzutuje na sprawy bezpieczeństwa. Także kto uczynił z Polski największego importera uchodźców, nachodźców, migrantów? No władze warszawskie, to rząd obecnie urzędujący bije tutaj rekordy w sprowadzaniu do Polski, no tak, trzeba to tak nazwać, sprowadzaniu poprzez tworzenie popytu, poprzez tworzenie pewnych konstrukcji socjalnych, które no, są dobrym argumentem dla ludzi z dalekich często stron, żeby podjąć decyzję o przybyciu do Polski, więc to ten rząd odpowiada za ten masowy napływ ludzi, którzy, jak wspomnieliśmy, no, trudno nawet od nich oczekiwać, żeby identyfikowali się z Polską, polskością, żeby nawet aspirowali do tego, by stać się Polakami, nie tylko w pojęciu, nie tylko w formie decyzji urzędowej, ale także w formie decyzji wewnętrznej, żeby się inkulturować do polskości. Trudno tego od nich oczekiwać, no i my też nie mamy takich oczekiwań jakichś wydumanych wobec wszystkich dookoła, ale mamy, powinniśmy mieć my Polacy oczekiwania wobec własnej władzy. Wobec własnej władzy, więc stwierdzimy to pewnie jeszcze nie raz w tej kampanii wyborczej, do której nie ukrywamy tego, ruszamy, jesteśmy gotowi do tej kampanii. To jest rząd zły, szkodliwy. Jak szkodliwy w stosunkach międzynarodowych, to wywiódł pan profesor Piotrowski. Sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa, konfliktowanie Polski już nie tylko z sąsiadami, ale z całym
całym światem i co mamy w odpowiedzi? Minister Rau w swoim tutaj wystąpieniu, pierwszym zresztą pro forma w całej tej kadencji parlamentarnej na temat polityki zagranicznej, wspomniał, że cele, priorytety, jakie wyznacza sobie ten rząd w polityce międzynarodowej, to jest walka ze zmianami klimatu na odległych wyspach. Tak? To jest cytat. Na dalekich wyspach będziemy walczyć z globalnym ociepleniem. Tym ma się zajmować Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szanowni Państwo, pytanie do Was wszystkich brzmi, czy rzeczywiście się nie da? Czy rzeczywiście Polska musi się Polakom nie opłacać? Czy rzeczywiście państwo polskie musi być ciężarem ekonomicznym i czy państwo polskie musi nieustannie pakować Polaków w kłopoty? Czy państwo polskie, rząd warszawski, prezydent belwederski muszą ściągać na Polaków problemy i stawiać ich w stan powszechnego zagrożenia? Czy to jest, może to po prostu tak jest z Polską, niektórzy tak myślą, tak, że to jest taki polski jakiś nieszczęsny charyzmat, że Polska musi nieustannie mieć podgórkę, walczyć z przeważającymi siłami i że musi się to wszystko skończyć jakimś bohaterskim polegnięciem na straconym posterunku, na barykadzie, której nie da się obronić. Niektórzy tak sądzą i sądząc tak, niektórzy w związku z tym abdykowali z polskości. Niektórzy wyrzekli się polskości i ci rządzący tu w Warszawie, widzimy to przecież, oni pewno po prostu w Polskę w ogóle nie wierzą. Oni nie wierzą, żeby się dało inaczej. Oni nie wierzą, żeby się dało za w Polsce wypracowane pieniądze kupować polski produkt. Oni nie wierzą, żeby można było w ogóle coś sensownego tutaj postawić na nogi, związać koniec z końcem i dlatego wszyscy wieszają się u cudzej klamki, uprawiając niby dyplomację, dlatego zostają wasalami, lokajami do froterką do wycierania podłogi w Pentagonie czy w Brukseli, dlatego planują polskie życie gospodarcze wyłącznie na kredyt i wyłącznie uprawiają kreatywną księgowość i rolowanie długu. No i wreszcie najbardziej, najwyraźniej boją się samych Polaków, skoro utrzymują ich w stanie powszechnego rozbrojenia i najbardziej lękają się samodzielności polskich rodzin, skoro chcieliby nie Polaków wolnych ludzi, ale Polaków na socjalu, tak żeby nieustannie i dozgonnie byli wdzięczni władzy za 500 plus na waciki. Przepraszam, teraz już nie 500, 800, ale choćby i 1800, no to wiemy, że to nie zmienia trendu ani demograficznego, ani nie zmienia wskaźników ekonomicznych. A zatem bardzo proszę, w tej samej kolejności wlejcie panowie trochę optymizmu w tę sytuację i bardzo proszę na to retoryczne z mojej strony pytanie odpowiedzcie, czy na pewno się nie da, czy na pewno nie możemy być suwerenni, bezpieczni, czy na pewno nie możemy być samowystarczalni, oczywiście nie zmierzając w kierunku jakiejś autarki, jakiegoś chowu wsobnego, prawda, ale czy nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwa w tych wszystkich wymiarach, o których tutaj mówiliśmy. Bardzo proszę, pan profesor Andrzej Zapałowski. Panie pośle, szanowni państwo, postaram się krótko odpowiedzieć. Przede wszystkim w zasobach osobowych, kadrowych polskich sił zbrojnych oraz ośrodków eksperckich jest bardzo duży potencjał, który jest absolutnie niewykorzystywany albo wykorzystywany tylko w określonych celach politycznie, ale środowiska te nie mają wpływu. Z czego to wynika? Przede wszystkim w obecnym kierownictwie MON-u doszło do głębokiego pomieszania pojęć. Mianowicie cywilną kontrolę nad siłami zbrojnymi w
wprowadza się w państwach demokratycznych po to, żeby ograniczać zagrożenia ze strony nawet armii w postaci zamachów, jakichś sytuacji, z których mamy do czynienia w Nigrze dzisiaj, ale cywilna kontrola to nie jest cywilne dowodzenie i po prostu, można powiedzieć, zarządzanie armią. To jest drastycznie dwie oddzielne rzeczy. Od tego mamy wykształcone wyższe kadry dowódcze, od tego mamy zespoły eksperckie, aby odpowiednio kreowały politykę obronną armii, a minister ma tylko czuwać nad tym, kontrolować i doradzać i wskazywać cele polityczne. I od tego jest minister obrony narodowej. Tu doszło do drastycznego zaburzenia sytuacji. Dlaczego? Ponieważ minister obrony narodowej, w tym wypadku Błaszczak, zresztą to było także u poprzednich ministrów, w tym w Platformie Obywatelskiej, wprowadzili do wojska partyjny, tutaj pan doktor Ozdyk bardzo dobrze mówi, nie polityczny, partyjne nawyki zależności i zarządzania armią. Wojsko jest specyficzną strukturą, więc jeżeli wprowadza się, można powiedzieć, w butach brutalnie pewne zasady partyjne i tutaj trzeba powiedzieć, że przez to armia jest upolityczniona albo, doprecyzowując, upartyjniona, ponieważ buduje się zasoby w oparciu o swoich politycznych popleczników. To nie służy armii i to wprowadza bardzo złe nawyki, ponieważ osoby, które umią się sprzedać, są bardziej doceniane przez partyjnych bonzów. I to jest gigantyczny błąd. Dobra armia to powinna być armia, gdzie ministra obrony narodowej nie powinny interesować prywatne poglądy kadry żołnierzy zawodowych. I jego powinno interesować tylko, czy ci ludzie na tych stanowiskach są sprawni i mają kręgosłup. Powiem więcej i brutalnie. Czy mają po prostu jaja dowodzić pododdziałami? Czy ci żołnierze, którymi dowodzą, w razie kryzysu pójdą i będą mieli do nich zaufanie? To można odbudować. Ale nie odbuduje się tego, jeżeli prowadzi się politykę kadrową, jeżeli się prowadzi politykę, że tak powiem, PR-ową w armii, zamiast polityki obronnej. Bardzo dziękuję. Pan Ireneusz Jabłoński. Czy Polacy muszą wiecznie do Polski dopłacać, na istnieniu państwa polskiego tracić i w zamian nie otrzymywać nic w sferze długoterminowo socjalnej i w zgoła żadnej dziedzinie polityki? Państwo polskie bowiem nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, które wielopokoleniowo zaciągnęło wobec Polaków. Zanim odpowiem na to pytanie, to pozwolą Państwo, że jedna refleksja tylko w kontekście wypowiedzi pana profesora Zapolskiego. Otóż jako oficer rezerwy jeszcze z tego pokolenia, kiedy szkolenie było obowiązkowe, chciałbym przy okazji tej komisji zaapelować do czynnych oficerów wojska, policji i innych służb państwowych. Panowie oficerowie i podoficerowie, nie pozwólcie narzucić sobie politykierstwa. Przywróćcie honor polskiego munduru, polskiego żołnierza, policjanta, funkcjonariusza służb specjalnych. To jest w interesie kraju i to jest w waszym interesie, abyście byli dumni z tego, w jaki sposób służycie krajowi. A teraz, odpowiadając na pytanie pana posła, otóż nie jest tak, bo ta sytuacja ekonomiczna i gospodarcza, w której się obecnie znaleźliśmy, jest sumą błędów politycznych, decyzji, jakie popełniano przez ostatnie kilkanaście lat. W zasadzie od momentu, kiedy dano Polakom szansę na aktywność gospodarczą na podstawie ustawy Wilczka z 1989 roku, od 1991 roku zaczęto tą
swobody, te swobody gospodarcze, ten niebywały wtedy przyzwolenie na aktywność i wykorzystanie naszych najlepszych talentów w otoczeniu, w którym nic nie było, przypomnijmy, nie było telefonów, samochodów, banków, pieniędzy, sklepów i marketów, prawda, tak jak to ma miejsce dzisiaj, potrafiliśmy podnieść kraj z gospodarczej zapaści i zrobiło to moje pokolenie wtedy pracując, ucząc się i praktycznie, i teoretycznie. Zatem mamy wystarczające doświadczenia i jeszcze aktywnych, zawodowo kompetentnych ludzi, którzy 30 lat temu wyprowadzili kraj z największej, czy jednej z największych zapaści gospodarczych. To wtedy w Polsce dokonał się cud gospodarczy za sprawą tych kilku milionów przedsiębiorców i nielicznej garstki polityków, którzy tworzyli pierwsze warunki do rozwoju naszej aktywności. Później, tak jak mówiłem, było to systematycznie zamykane. Dzisiaj mamy do czynienia z kompletną groteską. W zasadzie wektor został odwrócony o 180 stopni. Konsekwencją tego jest zamknięcie lub bankructwo w ciągu ostatnich 2,5 roku ponad 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Proszę Państwa, 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw w konsekwencji nieudolnej i nieuczciwej polityki rządu, polskiego rządu, albo jak pan poseł mówi, warszawskiego rządu, straciło czasami swój dorobek życia, przepłacając poważnym stresem, a czasami nawet zdrowiem i życiem. Ale ta sytuacja nie jest dana nam przez, nie wiem, kosmitów, opatrzność, czy nawet nie narzucona przez Unię Europejską. Bo w Unii Europejskiej można mieć prawo gospodarcze takie jak w Irlandii, albo w odnośnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Hiszpanii, albo takie jak u nas, prawda? Zatem to są wybory indywidualne. I nie jest skądinąd tajemnicą, że Polacy według wszystkich badań, również Eurostatu, należą do najbardziej przedsiębiorczego narodu w Europie. W związku z tym mamy ogromny, wewnętrzny, skumulowany, obdarzony cechami narodowymi potencjał aktywności, potencjał wytwórczy. Mamy wreszcie ambicje indywidualne na to, aby wybić się na niezależność i niepodległość ekonomiczną po to, żeby zapewnić naszym rodzinom godziwe życie na miarę standardów XXI wieku. Żeby ten potencjał i to, co dostaliśmy od opatrzności, czyli te surowce mineralne, ten dostęp do morza, te lasy i pola, właściwie wykorzystać, musimy mieć dobre prawa i dobry rząd pilnujący interesów, powtórzę, polskich przedsiębiorców, przedsiębiorców wytwarzających w sferze przemysłowej, usług, rolników i ludzi wolnych zawodów, bo to oni tworzą bogactwo narodowe nazywane PKB i to oni zatrudniają czy tworzą 2/3 miejsc pracy. Odpowiadając wprost na pytanie, czy jest to możliwe, tak jest. Możliwe wtedy, kiedy Polską będzie rządził roztropny i gospodarny na warunki Polski rząd, co daj Boże, po najbliższych wyborach. Bardzo dziękuję. Pan doktor Ozdyk, czy jest wyjście z tej sytuacji, czy jest rozwiązanie tej kwadratury koła? Rząd warszawski sprowadza rozliczne utrapienia i niebezpieczeństwa na własny naród i starannie pilnuje tego, żeby Polacy nie mogli odzyskiwać suwerenności, poczucia bezpieczeństwa, chociażby na skalę indywidualnego życia i własnej rodziny. Czy jest światło w tunelu? Nadzieja umiera ostatnia, panie pośle. W pierwszej części muszę tutaj przychylić się do wypowiedzi pana Ireneusza Obońskiego. Oczywiście, że można. Po pierwsze, nie mogą nam przeszkadzać. Żebyśmy cokolwiek zmienili, na przykład w kwestii migracyjnej, czyli masowej, niekontrolowanej, będącej zagrożeniem bezpieczeństwa państwa akcji przesiedleńczej, musimy mieć rząd, który nie będzie naszym służbom, nie będzie naszej policji przeszkadzał w egzekwowaniu polskiego prawa. A żeby to się stało, musimy zmienić ten rząd. Musimy mieć inną strukturę w Sejmie. Nie zrobią tego lewicowo-lewackie partie polityczne i mówię tu również o PiS-ie z przystawkami PO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko o polskich D-Linkę. Oni tego nie zrobią, gdyż jest taka odgórna narracja,
przypisana, i tu cytuję, przez brukselskich komisarzy. I my w tą narrację wchodzimy jak nóż w rozpuszczone masło. Jeżeli chcemy żyć bezpiecznie, chronić swoje rodziny, to stwórzmy odpowiednie do tego narzędzie. To jest w tej chwili, zresztą nie pierwszy raz w naszej historii, przypominam piękną kartę historii naszych służb specjalnych z dwudziestolecia międzywojennego, piękne akcje przeciwko Abwehrstelle, Breslau, Stettin, Danzig, Königsberg, etc., etc., które zostały zlekceważone również przez tamtejszych bonzów politycznych. Tak mocno jedziemy po służbach perlowskich, ale mieliśmy wtedy wywiad, ludzie. Dobry, bardzo dobry wywiad, z dobrymi kontaktami. Czy teraz możemy to odzyskać, możemy to zrobić? Oczywiście, że tak. Mamy młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą, którzy są na siłę zmuszani do działalności propartyjnej, powtórzę teraz jeszcze, którzy są tłamszeni, przytłaczani politycznymi rozrywkami, rozgrywkami. Nie może tak być, nie możemy dalej tak funkcjonować, gdyż skończymy jak Europa Zachodnia. Skończymy ze strefami no-go, skończymy z napadami, rabunkami, gwałtami, kradzieżami. Już to mamy, ale jeszcze nie na taką skalę, ażeby Polacy się obudzili. Natomiast ci, którzy wyjechali, wróć, zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę, już to widzą. Polonusi przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej już to widzą. I raz jeszcze, oczywiście, że to zmienimy. W minutę 8 przywrócimy etos służbom, funkcjonariuszom i najważniejsza rzecz. Będziemy egzekwowali prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie prawo, które nam narzucają, mogę powtórzyć, że chcesz, panie pośle, zacytować, brukselscy komisarze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zwracam się do profesora Mirosława Piotrowskiego, eurodeputowanego poprzednich, mam nadzieję, że i kolejnych kadencji. Czy suwerenność jest możliwa? Czy niepodległe państwo polskie może uprawiać własną dyplomację, a nie tylko realizować zlecenia i być podwykonawcą, czy to imperiów, czy to organizacji, czy wreszcie korporacji międzynarodowych? Panie pośle, szanowni państwo, suwerenność oczywiście jest możliwa. Powiem więcej, ona jest oczekiwana ze strony naszych partnerów w Europie, jak i poza Europą. Po prostu oczekują profesjonalnej reprezentacji. Jeszcze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na wielu placówkach dyplomatycznych zachowali się ludzie profesjonalni, którzy potrafią zajmować się dyplomacją. Problem jednak polega na tym, że są tłamszeni, jak było tu mówione w przypadku innych dziedzin, przez dyrektywy partyjne. I aby zrozumieć tę degrengoladę dyplomatyczną, trzeba przyjrzeć się, w jaki sposób ta władza działa tak naprawdę. Ona przyjęła zasadę, jaką niegdyś przyjmował Włodzimierz Lenin, że moralne jest wszystko, co przybliża zwycięstwo socjalizmu. Więc tutaj moralne i słuszne jest wszystko, co zapewnia zwycięstwo partii rządzącej, czyli tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. I gdy w jednym roku zwycięstwo to zapewnia atakowanie naszych partnerów Unii Europejskiej, o głównie Niemców, no to się atakuje Niemców. A gdy kilka miesięcy później dochodzą do wniosku, że nie, trzeba by jednak się ułożyć, pieniądze zdobyć, no to się idzie na wszelakie ustępstwa. A potem znowu i tak i znowu. I przypomina to takie falowanie. Podam konkretny przykład. Obecnie przed wyborami rząd PiS-u chce się przedstawiać jako antyniemiecki, bo przecież i zabrał finansowanie dzieciom niemieckim,
na naukę języka niemieckiego i domaga się reparacji i chce pokazać się jako twardy gracz w Unii Europejskiej. Ale tak naprawdę to nie prowadził żadnej polityki, a jego działania się zmieniały. Przypomnę tylko, że całkiem niedawno wyszło na jaw, parę lat temu, ale teraz przyczyny wyszły na jaw, że Jarosław Kaczyński spotkał się z panią Angelą Merkel w lecie 2016 roku w Messebergu, i tam toczył tajne rozmowy. Na przykład w polityce jest tytuł Tajna wizyta u Merkel, polityczny dylemat Kaczyńskiego. Tak? Toczył tajne rozmowy. I niedawno doradca pani Merkel napisał wspomnienia, w których czytamy. Tu akurat z artykułu zacytuję. Były doradca kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Christoph Heusgen, w nowo wydanej książce opisuje spotkanie z lata 2016 na zamku w Messebergu w Brandenburgii z Jarosławem Kaczyńskim. Jak twierdzi, rozmowy doprowadziły do porozumienia w relacjach polsko-niemieckich, ale cytat, strona polska nie dochowała tajemnicy. I w związku z tym, że poszedł przeciek, wypowiadał się uczestnik, pan profesor Zdzisław Karasnodębski, Niemcy uznali, że Polski nie można traktować poważnie, skoro mówi o tym, o czym mówić nie powinna, a strona polska, ale to dla dobra naszych obywateli. Przypomnę, że nieco wcześniej, gdy pani Beata Szydło została premierem, przyszedł do mnie w Strasburgu przyjaciel Angeli Merkel, europoseł z 20-kilkuletnim stażem i powiedział po takim zdarzeniu, kiedy pani Beata Szydło zdjęła flagi unijne z press roomu w Sejmie tutaj. I on mówi, po co mamy iść na konflikt? Układaliśmy te relacje. Czy mógłbym spowodować spotkanie pani Szydło właśnie z panią Angelą Merkel, bo chciała się domówić. I powiedział, że jeśli ona wróci te flagi symboliczne do press roomu, to pani Merkel powie, że z demokracją w Polsce jest okej i nie będzie żadnych sankcji, etc. Ja to przekazałem do kancelarii via Beata Kempa. No i oczywiście chciano dowiedzieć się o imię i nazwisko tego europosła. Niestety podałem i za kilka dni czytam w Onecie, w Wirtualnej Polsce, że pisowcy zablokowali wszystkie jego skrzynki, twierdząc, że nie będą nam tu Niemców porządku ustalać w Polsce. No to tak wygląda dokładnie polska dyplomacja, że ręce opadają wzdłuż nogawek. Wobec tego pani kanclerz Merkel dała sobie spokój z Polską, no i Polska sama chciała prowadzić takie negocjacje. No to ja państwu tylko przeczytam, jak zachowywał się Mateusz Morawiecki. Otóż w 2014 roku była ujawniona afera taśmowa. Rozmowa Morawieckiego ujrzała światło dzienne w 2018 roku. Cytuję za Onetem. Co mówi Morawiecki? Cytat. Mam absolutnie pozytywne zdanie o Merkelowej. To, co robi Merkelowa, ona działa na najważniejszych rzeczach społeczeństwa, czyli oczekiwaniach, zarządzanie oczekiwaniami, management of expectations, mówi Morawiecki. Jak ci ludzie tu nie wymienię tego słowa, za miskę ryżu, jak było w czasach II wojny światowej i traktuje to wtedy, gospodarka cała się odbudowała. To, co robi Merkel, fantastyczna robota, mówi Morawiecki. Najlepszym sposobem zawsze była wojna. Wojna zmienia perspektywę w 5 minut. Koniec cytatu z Morawieckiego. I co robi Morawiecki? No, w 2019 roku popiera Merkel propozycję, czyli jej minister obrony, była tutaj mowa, panią Ursulę von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. Przychodzi 9 głosami, czyli pisowskimi. Wszyscy głosowali za von der Leyen. Za komisją, bo tutaj mówi pan doktor Ozdyk o tych eurokratach i o tych komisarzach, to za całą Komisją Europejską głosowali wszyscy pisowcy. Dwójka się wstrzymała, nikt nie był przeciw. Dalej, Morawiecki zobowiązuje się, że Polska zrezygnuje całkowicie z węgla. Głosują także za gender i tak dalej, i tak dalej. Więc idą na wszelkie ustępstwa,
z jednej strony w Unii Europejskiej, a z drugiej przyjeżdżają do Polski i mówią, że są gnębieni i oni będą walczyć z Niemcami. To jest po prostu schizofrenia i odpowiadając wprost na to pytanie, tak, panie pośle, oczywiście jest to możliwe. Są ludzie, którzy to poprowadzą, którym po prostu trzeba dać szansę, żeby nie było tej schizofrenii politycznej i dyplomatycznej. I tak jak tu w dziedzinie, powtórzę, i obrony, i bezpieczeństwa, i służb specjalnych, tu politycy nie powinni wkładać swoich palców. Bardzo dziękuję. A teraz odnieśmy te kwestie do realiów. Realiów ludzkich, osobistych, rodzinnych. Wraz z panią Karoliną Pikułą jesteśmy kandydatami na posłów z Podkarpacia, z Rzeszowa, z okręgu 23. Ja tę listę, jeśli Pan Bóg pozwoli dożyć, to tę listę będę otwierał, pani Karolina będzie tę listę zamykać. U nas na Podkarpaciu, że tak to ujmę, bezpieczeństwo było zawsze wymieniane na pierwszym miejscu i zawsze rekordowo wysoko notowane jako, powiedziałbym, dobro naturalne, jako bogactwo naszego regionu. Ludzie po prostu czuli się tam zawsze bezpiecznie i znacznie bardziej bezpiecznie niż w innych regionach kraju. No to było tak wyraźnie widać na tej mapie Polski do Wisły, za Wisłą. U nas w podkarpackim narożniku Polski, w jej aktualnych granicach, czuliśmy się bezpiecznie. No i cóż, ostatnie lata przyniosły tutaj regres. Mogliśmy wcześniej czytać, że bezpieczeństwo jest tym kryterium, które jest dla ludzi być może najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu się, założeniu rodziny, podjęciu pracy, związaniu się z tym, a nie innym miastem, miasteczkiem, wsią, regionem. Pani Karolino, jak pani to widzi z perspektywy pani rodziny, rodziny w tych wszystkich kręgach, najbliższym, szerszym. Pani Karolina, to nie jest wielka niedyskrecja, ma liczne rodzeństwo. Jak kwestie bezpieczeństwa, które tutaj może zabrzmiały z lekka abstrakcyjnie, tak, na tym wysokim poziomie z orbity satelity szpiegowskiego, jak widać kwestie bezpieczeństwa u nas, w Rzeszowie, u nas na Podkarpaciu? Rzeszów, Podkarpacie, z którego ja pochodzę, gdzie się urodziłam, gdzie, tak jak pan poseł zauważył, mam 6 młodszych sióstr i pochodzę z małej wioski pod Krosnem. To miejsce, które od zawsze, myślę, że wszystkim, którzy tam mają okazję czy to żyć od początku, czy żyć od jakiegoś wybranego właśnie okresu w swoim życiu, żyło się dobrze, prawda? Miejsce, gdzie jakość powietrza jest lepsza i to poczucie zachowania tej normalności, chociażby w kontekście bezpieczeństwa naszych dzieci, w aspekcie tego pchania się oknami i drzwiami od żłobka przez przedszkole, szkołę podstawową, licea, technika i uczelnie wyższe, jakże mocno zindoktrynowane ideologią LGBT, gender i tym podobnymi, czy zepsuciem poczucia tego młodego człowieka, takim pogubieniem w tym świecie, gdzie wartości zostały zupełnie odwrócone, gdzie rodzina już nie jest na pierwszym miejscu, gdzie ani wiara, ani własność, wartości, które propaguje Konfederacja Korony Polskiej, tracą na prestiżu, można powiedzieć, w szczególności coraz bardziej lewackim mieście, którym jest pod tym względem niestety nasz Rzeszów. Także w dobie rozpoczęcia się konfliktu na Ukrainie, my tutaj z panią Teresą, pracownik do biura, przyjmowałyśmy szeregi zgłoszeń, czy to osobistych, czy mailowych, o zabezpieczenie mieszkańców w razie ewentualnego konfliktu. I tutaj także wystosowane zapytania w związku z tym, gdzie na przykład znajduje się największy schron dla ludności,
Ludności Cywilnej i otrzymaliśmy odpowiedź, że znajduje się tam teraz archiwum ZUS-u. Więc mieszkańcy wyrażają swój niepokój i swoje poczucie tego, o czym tutaj mówimy, dla niektórych być może właśnie słuszne spostrzeżenia abstrakcyjne, jednak są to wszystko kwestie, które schodzą do poziomu zwykłego, szarego zjadacza chleba, który chciałby po prostu bezpiecznie czuć się w swoim domu pod każdym względem, czy pod względem tego wyjścia na ulicę, posyłania dzieci do szkół, tego, czy zarobiona wypłata w tym miesiącu zostanie zeżarta w jak dużym stopniu przez inflację, którą rozkręciło nam rozdawnictwo Prawa i Sprawiedliwości, czy tam całej Zjednoczonej Prawicy. Więc sama rozmowa z ludźmi na Podkarpaciu w kontekście miejsca przerzutowego, miejsca strategicznego, jakim jest Jasionka, która zamieniła się w miejsce otoczone, można powiedzieć, policją, przepełnione mundurowymi, czy też takie poczucie niepokoju i grozy z uwagi na to, że my jako tamta część Polski, wschodnia, bardzo bliska z Ukrainą, nie czujemy się po prostu bezpiecznie i takie głosy i alarmy podnoszą zwykli obywatele, zgłaszając się do biura naszego posła Grzegorza Brauna. To samo dotyczy także kwestii już innych, tutaj dzisiaj być może nieporuszanych, ale równie ważnych, czyli Podkarpacie z regionu utrwalonej, można powiedzieć, tradycji i szacunku do wartości tradycyjnych i normalnych stało się regionem chociażby Podkarpacie poprzez Sejmik Wojewódzki Podkarpacie regionem utrwalonej tolerancji, więc zmierzamy w stronę katastrofy ideologicznej i pomieszania z poplątaniem w głowach naszym dzieciom przede wszystkim, bo nam już tego nie uda się zrobić, ale dzieciom w przekazie podprogowym się uda i my tutaj właśnie na Podkarpaciu dołączamy do naszej batalii o tę normalność i odzyskania Podkarpacia jako regionu utrwalonej tradycji, normalności i poszanowania takich wartości właśnie, gdzie próbuje się wmówić, że rzeczą faktyczną nie jest chociażby istnienie dwóch płci, czy parady, marsze równości idą dumnie z tęczową flagą ulicami Rzeszowa, prezydenta Rzeszowa, czy innych przedstawicieli władzy samorządowej, czy też centralnej, nie ma na innych uroczystościach, jak chociażby Marszu Wołyńskim, czy innych patriotycznych uroczystościach, czy chociażby antyprotestom, antydrożyźnie, czy anty tym wszystkim absurdalnym obostrzeniom. Tam władzy na Podkarpaciu nie ma, jedynie jest z nami poseł Grzegorz Braun. Ja mam nadzieję, że będę mogła wspomóc posła Grzegorza Brauna w tej najbliższej kadencji, biorąc przykład z naszego posła na Podkarpaciu, jedynego na tę chwilę Konfederacji, byśmy mogli to Podkarpacie dla naszego regionu robić jak po prostu najwięcej, aby ludziom przywrócić nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, które tutaj dzisiaj w tak szerokich aspektach było omawiane, a raz jeszcze jest to sprawa moja, państwa, każdego zwykłego obywatela, który na wielu sprawach się po prostu nie zna, ale chciałby mieć poczucie, że jego poczucie bezpieczeństwa jest w rękach kompetentnych, merytorycznych i odpowiednich ekspertów, jak ci tutaj dzisiaj siedzący. Dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Zmierzam do zakończenia dzisiejszego posiedzenia zespołu parlamentarnego do spraw wolności badań, publikacji i debaty publicznej. Poświęciliśmy to posiedzenie zagadnieniu bezpieczeństwa, od bezpieczeństwa narodowego po bezpieczeństwo tożsamościowe, bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo cywilizacyjne. Mówiliśmy o bezpieczeństwie finansowym, ekonomicznym, mówiliśmy o bezpieczeństwie wewnętrznym, o bezpieczeństwie po prostu naszych ulic i domostw. Mówiliśmy o bezpieczeństwie w przestrzeni międzynarodowej, w relacjach z organizacjami międzynarodowymi, z państwami obcymi. Wspomnijmy jeszcze o relacjach z korporacjami i organizacjami, które tak bezpośrednio i tak agresywnie starają się ingerować w nasze życie publiczne i osobiste, te wszystkie traktaty WHO, te wszystkie zielone łady, te wszystkie konferencje międzynarodowe, na których też
wspólny mianownik tej problematyki. Często nawet nie bardzo wiadomo, kto Polskę reprezentuje, z jakiego mandatu, z jakiego nadania zaciąga zobowiązania, które następnie zaciążą na naszym życiu. Bo właśnie wszystkie te kwestie już odciskają się piętnem na nie tylko samopoczuciu, ale już i bardzo łatwo wymiernej kondycji finansowej polskich rodzin, a jeśli jeszcze ma w naszych czasach nastąpić kolejna rewolucja, która utrudni polskiej rodzinie korzystanie z własnego pojazdu z silnikiem spalinowym, utrudni polskiej rodzinie indywidualny dobór menu, jeśli kotlet schabowy ma być zastąpiony świerszczowym, no to szanowni państwo, to wszystko sprowadza się do kwestii właściwej reprezentacji narodu polskiego na szczeblu rządowym, parlamentarnym, z czasem daj Boże także i prezydenckim. O to wszystko zabiegamy, o to wszystko chcielibyśmy zabiegać jeszcze skuteczniej, jeszcze bardziej energicznie. Idą do Sejmu, idą do Senatu nasi kandydaci. Dziś mogliście państwo poznać nieco lepiej ekspertów Konfederacji Korony Polskiej, którzy będą na widocznych, poczesnych miejscach na listach Konfederacji Wolność i Niepodległość w najbliższych wyborach parlamentarnych, jeśli prezydent belwederski Duda raczy ostatecznie te wybory zarządzić, z czym, jak widzimy, do tej pory zwleka. Ale kiedyby tych wyborów nie zarządził, my idziemy po zwycięstwo, a zwycięstwem będzie dla nas uzyskanie realnego wpływu na stery nawy państwowej po to, żeby zapobiegać tak szkodliwym procesom, zapobiegać podejmowaniu szkodliwych decyzji, uniemożliwiać sprowadzanie Polski do rowu i sprowadzanie narodu polskiego w niebyt polityczny, obracanie Polaków w niewolników. My chcemy być wolnymi ludźmi u siebie, na swoim, żeby Polska była Polska. Polska przede wszystkim, uwaga, nie boimy się powiedzieć to głośno i wyraźnie, Polska przede wszystkim dla Polaków, Polska tak owszem otwarta, ale nie na przestrzał, dlatego też te wszystkie tematy, które nie schodzą z naszej agendy, nie tracą na aktualności. Stop banderyzacji polskiej racji stanu, stop segregacji sanitarnej, stop WHO, precz z wszechwładzą i dyktatem Eurokołchozowej Rady Komisarzy Ludowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie traci na aktualności, ale jak widzicie państwo, nie tylko krytyka jest naszą specjalnością, ale także i ekspertyza. Mamy program pozytywny, program Konfederacji Korony Polskiej odnosi się do tych wszystkich kwestii, a obecni tutaj eksperci, którym najserdeczniej dziękuję i proszę o jeszcze, są gotowi podjąć wyzwania i są gotowi wziąć odpowiedzialność za sprawne zarządzanie państwem polskim w tych wszystkich wymiarach. Bezpieczeństwa narodowego, dyplomacji, stosunków międzynarodowych, ekonomii, gospodarki, energetyki, bezpieczeństwa wewnętrznego. No i cóż, na koniec szczęść Boże wszystkim mundurowym i niemundurowym, wszystkim urzędnikom, tym, którzy w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej nie stracili jeszcze nadziei na to, że suwerenny naród polski może obronić swoją niepodległość i co więcej, może wybić się na wielkość, tak żeby Polacy u siebie na swoim dobrze i bezpiecznie żyli. Dziękujemy za uwagę. Zamykamy, pani Karol.